Witajcie kochani. Zaczynam, że tak powiem, po pracy wieczór od popołudnie, wieczór, cholera wie jak to nazwać, bo godzina prawie już 18, nie? Jeszcze trochę będzie jasno, więc wykupiłem parking na 2 godziny, 2 z haczykiem za 10 euro raczy. I idę, myślę, że parę euro mi się zwróci, a park zacny. Jeszcze tu nigdy nie byłem, idę najpierw zrobię place zabaw, ponieważ tam są trociny te grube, więc między nimi może się coś chować. No i później, kurde, wszędzie pójdę. Tu są ławeczki, widzicie, wszędzie są ławeczki, tu ludzie spacerują z psami, na pewno tutaj siedzą. Na bank będzie mnóstwo kapsli, ale gdzie patyki, tam wyniki. I może się uda coś znaleźć. Na pewno tu wrócę, a co będzie dziś przez godzinkę, półtorej, dwie, zobaczymy. Pozdro. Tradycyjnie pierwszym fantem, kurczę, tradycyjnie był kapsel. I to już w postaci 3 sztuk. A teraz taka wpinka jakaś wpadła w ręce. Czymże by ona chciała być? Nie wiem. Z tyłu, płaska. Tak wygląda. Nie mam pojęcia. No i po paru kapslach ładnych mamy pierwszą monetkę. Jest to nasza tutejsza holenderska boratynka. Pozdrawiamy, rok 1954. Także jest fancik. Szukamy następnego. No to teraz to chyba ktoś płakał jak zgubił. Albo rowerek, albo jakiś bicykl, normalnie inny taki. Motorynka czy coś. No patrzcie, a teraz co wpadło, jaki fajny otwieracz. Ktoś z Bristolu buchnął. Buchnął z Bristolu, z nierdzeweczki fajnej. A teraz wpadł mi w ręce. No i baja. No nareszcie z dołeczka. Po następnych kilkunastu śmieciach naprawdę wyleciała pierwsza krągłość, która pozwala mi odrabiać bilet parkingowy. 20 eurocentów. No i co? I wpada jakiś pieniądz. A tym pieniądzem jest 10 centów. Także 30 już odpracowane. Daleko jeszcze do reszty, ale takiej 10-centówki jeszcze nie znalazłem. O, spodnie. Co to jest? Litwa chyba. No i kolejne straty odrabiamy. Pomalutku. 2008 rok chyba bodajże, pozdrawiamy. Kurczę, to drzewo jest przepiękne. Tu są same krokusiki. Całe pole, można powiedzieć, zasiane krokusikami. Ale to drzewo to naprawdę musi być wiekowe. I na bank młodzież tu się buja. Idę zobaczyć pod nie. No i nieopodal tego drzewka zahaczam szpadlem, tak jak widzicie, o jakiś żeton do automatu. Niżej nieznany, ponieważ nie ma na nim nic opisane, ale na bank żetonik. Jedziemy dalej. No i co? No i pod koroną tego pięknego drzewa, patrzcie jak czeka na mnie 1 euro. Leży na wierzchu. I czeka. I nikt go nie widział w tych kamyczkach. Także jest. Jest jakieś euro 50 czy coś takiego. Jest dobrze. Lecimy dalej. No i dalej pod tym pięknym drzewem. Zobaczcie jak nisko tu jest, kurczę. Wydubujemy jakieś tu krągłości. Jest pierwsza 50 dzisiaj. Także brakuje jeszcze co? 2 eurówki. Wpadły jakieś eurocenty, te zwykłe, chyba 2 centy, po 5 centów, tego wam nie będę pokazywał.
ale 50-teczkę warto. No, znowu korki były wysoko, jak się to pojawiło. Kurczę bele, ale niestety chyba jakiś kawałek mosiężnego krążka niestety nie jest to tym, czym bym chciał, żeby było. Nic, póki jeszcze nie ciemno, lecę dalej. No już myślałem, że nic nie wpadnie, bo normalnie kurka wodna same śmieci, ale jest mosiężna pani łyżka. Już się zaczyna zmierzch całkowity robić, także lecę dalej. No kurczę, i w końcu wyłaziłem. Kolejne piękne stare drzewo, kolejne kamyczki w nim i sam nie dowierzam, co jest. Patrzcie na to. Załączamy. Patrzcie, co tu leży. Patrzcie, co tu leży. Kurczę, piękności. Dla mnie piękności. Jak się jeszcze okaże w domciu sreberkiem, to już w ogóle by było pięknie. A jak nie będzie sreberkiem, to i tak jest pięknie. Biżuteria to biżuteria. Pierścień z parku to jest to. Popatrzcie na to, jaki fajny dzwonek wypadł. Chyba sobie go zostawię na pamiątkę. Świetny. Flaga Stanów Zjednoczonych. A taka odrobina Amsterdamu oświetlonego nocą. Też fajnie wygląda. Chodzę sobie tu, zobaczę, co tu jeszcze jest. Dzień doberek, dzień drugi. Kolejny jakiś kawałek parku. Kolejne możliwości na znalezienie jakiejś holenderskiej baratynki. Bo wczoraj wpadła tylko ta jedna. Dwa. Ona trwała euro zaledwie. Pierścioneczek, to będziecie widzieli na początku. A dzisiaj drugi kawałeczek. Idę. Zobaczę, co tutaj jest. Czy w ogóle coś jest. Czy będzie taki sam śmietnik jak tam wczoraj, bo tam to jest mnóstwo kapsli było. Muszę torbę opróżnić, ale nie widzę kosza. Tam jest kosz. Tam jest kosz, tam są ławeczki, więc tamtędy pójdę. Będę zaglądał. No i co? Do pierwszego. I tym razem tu z dołeczka już go lekko przykopałem, jeszcze muszę udeptać. Pada pierwsza monetka. A pierwszą monetką jest 2 euro, no to kurczę się ładnie zaczyna. Oby tak dalej. Oby tak dalej. Poza pięknymi kapslami, kurczę bele, potrafią też się kryć monetki, bo jak na razie śmietniczek, tylko te 2 euro i teraz 10 centów. Dobre i to. Lecę dalej. Pogoda przepiękna. Drzewa stare, piękne, ale na razie tylko 2 monetki. Patrzcie, co teraz mi wpadło w ręce. Wykopałem taki kawał mosiądzu. Ciekawe, czymże był ten zegar. Z czego była ta tarcza? Kurczę, patrzcie. Jest jakaś skala 240, 250, 260, 270, 280. Ta skala idzie dookoła. Kurczę, ale jest kawał klocka pięknego. Auto tam. Na razie sobie to położę pod drzewem. Potem po to wrócę. Kurczę, no ciekawa rzecz. Zaciekawiło mnie to. Może ktoś wie, czym by to było. Tu zaraz za plecami potężny stary kanał. Kurtka wodna. Może z jakiej łajby? Cholera wie. Lecę dalej. Niedawno 2 kapsle w kupie. Jak nie wykopiesz, to się nie dowiesz, bo sygnał piękny. Ale teraz posypało. Jest hartriczek. 0,3. Może jeszcze coś tu znajdę, bo tu wykopałem jedną, a tu dwie.
Także już jest fajnie. Cóż mam wam powiedzieć? Korki mi wybiło znowu. Mam coś pięknego. Mam coś cudownego. Już wam pokazuję. Patrzcie, jak to się wyłoniło. Co mam wam powiedzieć, kochani? Korki już mam wysadzone. Ten dołek poprzedni to aktualizacja. 5 10-centówek rozsypanych. Super. Za chwilę był żetonik z Dena ze sklepu do wózka. A teraz korki mam wysadzone. Korki znowu wysadzone. Vlog Rafika oglądać, kurka wodna. I pomagać. Pomagać w tworzeniu tego wszystkiego. Pojawiła mi się przepiękna rzecz. Przepiękna rzecz. Dla mnie to już jest fan dzisiejszego wypadu. Obojętnie co by to było. Ale to jest prześliczne. To jest prześliczne. Już wam pokazuję. Patrzcie na to. Kopnąłem tylko szpadlem. I to już się wyłoniło. I to już się wyłoniło. Sam moim oczom nie wierzę. Zobaczcie na to. Widzicie te konie? Widzicie te konie? Czy wy widzicie te konie? Ja pierdzielę. Ja nie wiem, co to jest takiego. Ale zbita ziemia w środku. Próbuję ją, że tak powiem, wyciągnąć z nich, ale nie chcę tego uszkodzić. Nie chcę tego uszkodzić. Zobaczcie to. Zobaczcie to. Normalnie znalazłem stado koni. Ale piękne. Tutaj w Holandii często takie rzeczy okazują się być srebrem. Ale to jest mistrzostwo świata dzisiaj, ten wypad. Kurde, będę musiał to doczyścić w domu, pokazać wam, jak to będzie wyglądało normalnie, bo teraz nie jestem w stanie i nie chcę teraz czyścić. Za chwilę będzie ciemno. Kurde, z wrażenia nawet telefon mi leci. Patrzcie. Patrzcie na to, coś cudownego. Coś cudownego. Ja pierdzielę. Nic, jadę dalej, kochani. No i co? No to już nagram, kurczę, bo jak 1 euro wpada, to już jest warte nagrania. Także dzisiaj już jest koło 4. Dzisiaj już jest koło 4, bo niedawno też tam wpadło jakieś 20 centów, chyba 10 centów. A tak poza tym jeszcze nic ciekawego. Patrzcie, jakie piękne krokusiki. I ile tego jest. Kurczę, przepiękny park. Przepiękne stare drzewa. Wpadają jakieś euracze. Nie powiem, dzisiaj odpracuję parking bez problemu. Jeszcze ta znajda dnia przepiękna. Co nieco wpada. Jeszcze troszkę polatam, jeszcze chwilę mam, ale chciałem wam powiedzieć, pokazać w sumie, jak to się ma do wykopanych moment, ilość wykopanych dołków, gdzie już jedną całą torbę opróżniłem, wywaliłem, a druga już jest prawie pełna. Jak to się ma do ilości wykopanych dołków, jeżeli chodzi o monety. To są same kapsle. Kasa w miedzi, jest tego pełno. Jeszcze z drugiej strony w kapsie są ołowie, są właśnie monety, są jeszcze różne inne rzeczy, które są miedziane, mosiężne, które zbieram, ołowiane, bo to pieniądz. Ale jak się ma właśnie ilość wykopanych dołków do ilości fantów? Nigdy się nie będzie miał. Każdy, kto kopie, to wie. A wiadomo, że wy chcecie oglądać u każdego to, co wykopał. Fajnego, a nie kapsle, więc nie zawsze to pokazujemy. Koszy w parkach jest mnóstwo. Tam za chwilę będzie stał następny. O, tam jest następny. Z każdej strony już teraz są kosze. Także można dziubać i można wynosić. Wszyscy wiedzą, a przynajmniej ludzie, którzy kopią ze sobą,
to widać, kto zabiera, kto nie. A to już każdego sprawa, więc nie mamy na to wpływu. Ja pozdrawiam i lecę dalej. No i teraz jeszcze się udało przed chwilą 25 centów stare wykopać. A w tym momencie taką oto przypineczkę. Taką oto przypineczkę, Nikę. Jeszcze jest, kurczę, igiełka. Fajny fancik. Fajny fancik. Nikę, world weight. Ja jeszcze łażę. Jeszcze łażę, takie dupne stare drzewo, brudny chyba ekran jest. Ale patrzcie, co jeszcze wpadło. No kurczę, to nie jest taki jak markowy, bo marka to był przepiękny, srebrny. Ale pozdrawiamy rocznik 1970, 2,1 druga guldena. Też piękna moneta. No, także lecimy dalej jeszcze chwilę do auta. No i jeszcze tak dogrywam tylko. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Zobaczcie, jakie to jest prześliczne. Przy okazji tego znaleziska, dziękuję wam wszystkim, że jesteście ze mną. Jest nas już 300 ponad. I z okazji tych 300 i z okazji znalezienia tego przepięknego cuda. Widzicie, jakie to jest duże. Jest to czyste srebro 925. Taki mały konkursik dla oglądających. Do końca. Kto poda trzy osoby najbliższą wagę tego oto tutaj ustrojstwa pięknego srebra? Kto poda najbliższą wagę tego, kto trafi pod filmikiem bądź nawet prywatnie, jakkolwiek, to pierwsze trzy osoby, które będą najbliższej wagi tego, dostaną moje naszywki w nagrodę. Tak proponuję. Myślę, że uda się komuś trafić wagę. Jest to czyste srebro. Widzicie, jak jest duże. Także co? Trzymajcie się i do następnego.